wygrał konkurencję Zorą, tą tajemniczą konkurencję, o której prawie nikt nie wiedział. No i wróciła Bibi. No dobrze ją było zobaczyć. To było naprawdę miłe, chociaż nikt się nie spodziewał, że jeszcze właśnie będą takie powroty mocne. No i wróciła w sumie, moim zdaniem, najsilniejsza para, więc może się dużo jeszcze zadziać tutaj. Czy Simon bardzo czekał na Bibi? No tak, widać, że to przeżywał. Na pewno bardziej to przeżywał niż Marcin, że nie ma jego partnerki. Było mu smutno, ale widać, że sobie z tym radził. No i widać, że chciał, że już się tak zakochał, że już nawet nie liczył, że nie wiem, będzie dalej w programie. Wiedział, że po prostu i tak wygrał z tą piękną relację i że po programie, który się kończył już po kilku dniach, że to będzie, że wrócą do siebie. No ale jednak wiadomo, dobrze jest, no, walczył tam po prostu jak najdalej, w sumie dla Bibi. Czy myślisz, że teraz jak Bibi wróciła, to mają duże szanse, żeby wygrać ten program? No tak, mają bardzo duże szanse, żeby wygrać program, bo są bardzo silną parą. Mają jedną, no chyba mają najpewniejsze takie emocje w stosunku do siebie. Są silni fizycznie, znają się bardzo mocno, więc mają bardzo duże szanse. Jeżeli spodobał Ci się ten wywiad, to serdecznie zapraszam do skomentowania oraz zasubskrybowania kanału Przeambitnych oraz oczywiście zajrzenia na ich Instagrama przeambitni.pl.